Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na odcinek typu makijaż jedną drogeryjną marką, a zajmiemy się dzisiaj marką Eveline Cosmetics. Ja taki odcinek już nagrywałam go na początku roku, czyli było to kilka miesięcy temu, ale marka Eveline wypuściła w ostatnim czasie bardzo dużo ciekawych nowości, które świetnie mi się sprawdzają, które polecam Wam na kanale, więc pomyślałam, że fajnie będzie to podsumować i w dzisiejszym filmie skupić się właśnie na nowościach. Oczywiście pojawią się również hity tej marki, których używam od lat, czyli m.in. podkład Eveline Better Than Perfect, ale będę chciała większą uwagę poświęcić właśnie kosmetykom, które pojawiły się ostatnio, które są nowościami. Także przechodzimy sobie do rzeczy, zaczynamy od pierwszego kroku, czyli od bazy pod makijaż, a moją bazą będzie dzisiaj seria Better Than Perfect. Jest to ultra wygładzająca baza pod makijaż. Mamy tutaj ceramidy, kolagen, kwas hialuronowy, witaminy C i E. Ja tą bazę porównywałam do bazy z Benefitu The Professional. Ma ona bardzo podobną formułę i podobnie zachowuje się na skórze. Baza ma delikatny cielisty kolor, ale po nałożeniu na skórę, po wpracowaniu tego produktu już tego koloru nie widać. Baza przepięknie wygładza, wręcz bluruje skórę, minimalizuje widoczność porów i to na mojej skórze zdecydowanie jest widoczne. I dodatkowo przedłuża trwałość makijażu. Także ja bym powiedziała, że jest to drogeryjny zamiennik bazy z Benefitu. Jeśli chodzi o Benefit, ta baza jest troszkę jakby bardziej silikonowa, troszkę bardziej śliska w konsystencji. Tutaj mamy coś bardziej kremowego, ale jeśli chodzi o efekty, no to wygląda to praktycznie tak samo. Bazy mają również podobny kolor. Także jeśli chodzi o ten produkt, serdecznie Wam go polecam. Ja go używam punktowo, nie potrzebuję nakładać go na całą twarz. Aplikuję ją tylko w miejscach, gdzie mam rozszerzone pory, czyli na policzkach. Daję ją też na czoło, nos i brodę, żeby uzyskać efekt wygładzenia i żeby podkład wyglądał jeszcze lepiej. Baza oczywiście nie jest krokiem obowiązkowym. Wiem, że mnóstwo osób nie używa baz pod makijaż, ale jeżeli ich używacie i szukacie fajnej, wygładzającej bazy w dobrej cenie, to serdecznie polecam Wam Eveline Better Than Perfect. W temacie Better Than Perfect przejdziemy sobie do podkładu. Jest to podkład nawilżająco kryjący. Mamy w składzie kolagen roślinny, kwas hialuronowy oraz skwalan. Tworzę dzisiaj kolorek 03 Light Beige, czyli ten, którego używam najczęściej. Ogólnie mam 4 kolory, 1, czyli najjaśniejszy odcień do mieszania, 2 oraz 4. Jest to podkład dla mnie idealny i gdybym miała przez dłuższy czas używać tylko i wyłącznie jednego podkładu, no to myślę, że wybrałabym właśnie ten. Po pierwsze, on ma bardzo przyjemną, z jednej strony kremową, a z drugiej strony lekką konsystencję. Przy tym ma on naprawdę dobre krycie. Przy nałożeniu cienkiej warstwy jest ono średnie, możemy zbudować do średniego plus i cały czas wygląda to bardzo lekko. Ogólnie ten podkład daje mega naturalny efekt, wręcz powiedziałabym efekt drugiej skóry. Podkład przepięknie się wtapia, nie oksyduje, także kolory nie są przekłamane. Jeżeli je zesłoczujemy, no i dobierzemy sobie odcień, to taki odcień na skórze uzyskamy. Jeśli chodzi o efekt wygładzenia, no to powiem Wam, że to jest naprawdę sztos. Jest to jeden z bardziej wygładzających podkładów, jakie testowałam i biorąc pod uwagę podkłady perfumeryjne i drogeryjne, tak naprawdę nie musimy używać gąbeczki. Podkład rozprowadzony palcami wygląda bardzo gładko, bardzo ładnie i równomiernie. Także naprawdę genialny podkład. Gdybym miała zrobić ranking top 3, to ten podkład na pewno by się w tym rankingu znalazł i może nawet znalazłby się na pierwszym miejscu, bo co prawda testuję dużo podkładów, mam dużo fajnych podkładów, ale do tego wracam regularnie. Jak tylko widzę, że ten produkt mi się kończy, to od razu kupuję sobie kolejne opakowanie. Także jest to zdecydowanie mój hicior ostatnich lat. Tak wygląda skóra po nałożeniu podkładu, tak wygląda skóra przed nałożeniem podkładu. Także myślę, że różnica jest widoczna, koloryt jest przepięknie wyrównany, wszystko jest fajnie zakamuflowane. Skóra jest bardzo ładnie wygładzona i bardzo jedwabista w dotyku. Lecimy sobie z korektorami. Użyję dzisiaj mieszanki Wonder Match w kolorze 20 i Wonder Match Lumi w kolorze 15. Jeśli chodzi o klasyczny Wonder Match, jest on troszeczkę bardziej kryjący i ma, powiedziałabym, po prostu naturalne wykończenie. Nie jest to ani świetlistość, ani efekt matu, wygląda to po prostu bardzo naturalnie. Wonder Match Lumi ma troszeczkę mniejsze krycie i ma takie lekko mokre wykończenie, ale to również nie jest taka stricte mocno świetlista poświata, nie jest to rozświetlenie. Także dołożę sobie troszeczkę tego jaśniejszego Lumi, żeby delikatnie otworzyć oko, żeby ta okolica była taka bardziej obudzona. No i biorę sobie pędzelek od chudy i wszystko połączę. Razem to wszystko rozblenduję.
Ta mieszanka wygląda pod okiem naprawdę przepięknie, bardzo delikatnie, leciutko, a przy tym ta skóra jest fajnie wygładzona. Krycie powiedziałabym, że jest średnie minus, ale mi to w zupełności wystarczy, także nie będę już więcej dokładać. Jak widzicie, korektory fajnie połączyły się z podkładem, wygląda to jednolicie. Także jeśli chodzi o te dwa produkty, również Wam je serdecznie polecam, są to idealne opcje na co dzień. Co prawda mocnego krycia tymi produktami nie osiągniemy, ale dla mnie nie jest to minus, no bo ja takiego krycia po prostu nie lubię i bardzo rzadko używam mocno kryjących korektorów. Lecimy sobie z kremowym konturowaniem i tutaj wlatuje hit z serii Choco Glamour, jest to bronzer w kremie. Ja mam go w odcieniu 01, czyli tym cieplejszym, ale jak dla mnie nie jest on zbyt ciepły, nie jest pomarańczowy. Na mojej karnacji wygląda bardzo ładnie. Jeśli chodzi o formułę, jest on ultra kremowy, wręcz rozpływa się pod palcem. Przy tym jest on mocno napigmentowany, także trzeba uważać z ilością, no i po prostu nie nakładać tego bronzera zbyt dużo. Ja nakładam go gąbeczką, wtłaczam sobie produkt, odciskam trochę na dłoni i dopiero aplikuję na skórę. No i zobaczcie, jaki kolor mi się pojawił. Od razu ten efekt jest bardzo mocny, bardzo intensywny. A odcisnęłam sobie tego produktu dosyć sporo. Także przechodzę na drugą stronę, nakładam sobie ten bronzer, odciskam pozostałości, pozbywam się tego produktu z gąbeczki i dopiero zaczynam wszystko blendować. W kamerze ten bronzer może się wydawać dosyć ciepły, ale jest to bardzo indywidualna kwestia, zależy to od Waszej karnacji. Druga sprawa, trzeba patrzeć na to przez pryzmat całego makijażu, a nie tylko bronzera. Więc jak zrobię pełny makijaż twarzy, nałożę rozświetlacz, róż, przypudruję wszystko, to ten bronzer nie będzie się wybijał aż tak ciepłymi tonami. Także ja jestem z niego bardzo zadowolona, ma on genialną formułę, przepięknie się blenduje, wygląda równomiernie. Można stopniować efekt, stworzyć bardzo delikatną chmurkę koloru albo osiągnąć mocniejszy kolor. Wszystko zależy od Waszych preferencji. Bronzer co prawda nie jest zastygający, ale powiem Wam, że ma naprawdę fajną trwałość. Wiele razy go nie pudrowałam, a i tak trzymał się ładnie przez cały dzień. Także jak go nałożymy na podkład, jak go przykleimy do tego podkładu, no to faktycznie dobrze się utrzymuje. Okej, myślę, że taka ilość mi wystarczy. Podoba mi się efekt, jaki osiągnęłam. Jest to efekt skóry muśniętej słońcem, wygląda to bardzo naturalnie. Także myślę, że tak to zostawię. Kolejny kosmetyk to róż kremowy, jak marka Eveline, to oczywiście róże 4 w 1 z serii Wonder Match, jest to dokładnie Velour Cheek & Lip. Ja nałożę sobie kolorek 05, ale ogólnie mam 3 odcienie i wszystkie bardzo lubię. Jak widzicie, ta 05 jest taka troszkę zgaszona. Jest to odcień ciężki do opisania, bo mamy tutaj z jednej strony nuty brzoskwiniowe, koralowe, ale z drugiej strony może minimalną nutkę brązu, przez co właśnie ten odcień jest taki bardzo stonowany. Moim zdaniem będzie to idealny kolor właśnie na jesień, na zimę, bo on ma taki troszkę jesienny vibe. Nie mamy tutaj mocno różowych tonów, nie jest to taki odcień stricte neonowy, krzykliwy, tylko coś bardziej stonowanego. Róż rozkłada się na skórze bez żadnego problemu, daje efekt takich lekko zaróżowionych policzków, efekt bardzo zdrowy, naturalny, delikatnie świetlisty. Pigmentacja jest dosyć mocna, ten róż jest naprawdę intensywnie napigmentowany, także ja radziłabym troszeczkę uważać z ilością, nie nakładać prosto z opakowania, no bo można sobie zrobić matrioszkę, tylko nakładać na grzbiet dłoni, wtłaczać w gąbeczkę i dopiero aplikować na skórę. No naprawdę przepiękny efekt, połączenie bronzera i różu mega mi się podoba. Wygląda to super świeżo i naturalnie. Przejdziemy sobie teraz do przypudrowania twarzy. Użyję dwóch produktów. Niestety marka Eveline nie ma na razie pudru dedykowanego pod oczy. Czekam, aż się pojawi. Na razie go nie mamy. Także pod oczy użyję sobie pudru Eveline Varieté z lawendą i skwalanem. Jest to genialny puder, który sprawdza się zarówno pod oczami, jak i na całej twarzy. Jest ultra miałki, leciutki, bardzo ładnie wygładza, bluruje skórę, a przy tym nie daje efektu pudrowości. Na boki twarzy nałożymy troszeczkę rozświetlenia, będzie to puder Eveline Wonder Match z ametystowym pyłem. Wielokrotnie widziałam, że ten puder porównywany był do pudru Hourglass, ja również go porównywałam i dla mnie puder z Eveline jest troszeczkę bardziej świetlisty, mocniej rozświetlający, dlatego będę go nakładać dużym pędzlem, nie będę tego pudru wtłaczać, tylko będę omiatać skórę i wtedy osiągnę na bokach twarzy efekt bardzo delikatnej, lekkiej, eleganckiej satyny, a nie takie stricte rozświetlenie. Zaczniemy sobie od przypudrowania okolic pod oczami i od pudru Varieté z lawendą i skwalanem.
Mam już tutaj resztkę, powoli mi się kończy, ale na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. Ogólnie jeśli chodzi o kategorię pudry, markę Evelyn ma ich dosyć sporo, zarówno pudry miękko-matowe, czyli takie jak ten, ja taki efekt lubię najbardziej, jak i pudry mocno matujące dla skóry tłustej czy mieszanej, pudry mocno rozświetlające, też takie, które dają efekt delikatnego rozświetlenia, delikatnej satenki, czyli na przykład puder Evelyn Varieté, tylko wersja różowa. Okolica pod oczami przypudrowana i od razu wygląda to świetnie. Nałożyłam ten puder również na powiekę, bo wcześniej dałam troszeczkę korektora, będzie to moja baza pod cienie, ale żeby ten korektor mi się nie zbierał, to resztką z pędzla delikatnie go przypudrowałam. Puder z lawendą i skwalanem nałożę również na strefę T, czyli na czoło, nos oraz brodę. No i od razu linie na czole znikają. Ten puder naprawdę przepięknie wygładza, przepięknie bluruje, a przy tym no nie widać, że ta skóra jest przypudrowana. Ona cały czas wygląda bardzo świeżo, to jest bardzo naturalny, taki zdrowy efekt. Przepięknie wygładzał, blurował skórę, który będzie dawał efekt miękkiego, naturalnego matu i będzie bardzo leciutki. To serdecznie polecam Wam puder Evelyn Varieté z lawendą i skwalanem. Przejdziemy sobie teraz do rozświetlenia, do boków twarzy i do pudru Evelyn Wonder Match z ametystowym pyłem. On ma troszeczkę inne opakowanie, szczerze mówiąc tego typu opakowania podobają mi się bardziej, bo nic się tutaj nie sypie, no i dozujemy idealną ilość pudru, także nic się nie marnuje. Biorę sobie pędzel z Ibry, jest to pędzelek C08, wtłaczam sobie troszeczkę tego pudru i omiotę nim boki twarzy. No od razu wygląda to genialnie. Ten puder naprawdę robi robotę. Jest to naprawdę genialny efekt. Ten puder również bluruje, bardzo mocno wygładza skórę. Jeżeli lubicie wykończenia satynowe, ale takie bardzo delikatne, eleganckie, no to myślę, że ten puder będzie dla Was. Tylko jeżeli chcecie taki efekt osiągnąć, no to nie możecie nakładać go zbyt dużo, nie możecie go wtłaczać na przykład puszkiem, tylko omiatajcie sobie skórę bardzo mięciutkim pędzelkiem, żeby tego pudru za dużo nie nałożyć. Na ten moment makijaż twarzy prezentuje się genialnie, niestety mam z tej strony niedoskonałości i to troszeczkę psuje cały efekt, ale patrząc tylko na tą stronę, no moim zdaniem wygląda to pięknie. Wygląda to bardzo lekko, naturalnie, a zarazem świeżo, także jeśli chodzi o makijaż twarzy, mega mi się podoba. Rozświetlacze na dzisiaj to stare klasyki, moje hity od lat, są to produkty z serii Feel the Glow. Mam tutaj jedyneczkę, dwójeczkę oraz trójeczkę. Dwójka, jak widzicie, jest najbardziej zmasakrowana, używałam jej mega często. Był to w pewnym momencie mój ulubiony rozświetlacz, po nic innego nie sięgałam. Jak zrobiłam bardzo duże denko, no to troszkę go oszczędzałam. W sumie nie wiem po co, bo chyba jest cały czas dostępny i można go kupić stacjonarnie, na przykład w Rossmanie, bez żadnego problemu. Dzisiaj nałożę sobie rozświetlacz w kolorze 01 Sparkle, jest on troszeczkę jaśniejszy, także delikatnie rozjaśni mi ten makijaż. No wygląda to po prostu obłędnie. Są to rozświetlacze prasowane, ale one na skórze zachowują się troszeczkę jak kremowe, jak mokre. Przepięknie się wtapiają, nie odcinają się. Mają one troszeczkę bazy kolorystycznej, ale po mocniejszym wtłoczeniu w skórę ta baza znika i zostaje nam sam mokry glow. Bardzo fajne jest to, że można ten glow budować, można nałożyć mniej tego rozświetlacza i osiągnąć taką bardzo delikatną, elegancką chmurkę rozświetlenia. A można też ten produkt zbudować i osiągnąć błysk z kosmosu, także co kto lubi. Także naprawdę genialne rozświetlacze, dostępne w trzech odcieniach, jaśniejszym, ciemniejszym i rose goldowym, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo bardzo przystępne cenowo. Stwierdziłam, że 02 nałożę sobie troszeczkę na dekolt, bo dawno tego nie robiłam. No a daje to przepiękny efekt. Lecimy sobie z makijażem brwi. Tutaj mam dwa produkty. Kredka, której używam bardzo często. Jest to Micro Precisely Brow Pencil w kolorze Taupe. Polecałam Wam ją wielokrotnie. I produkt dwa w jednym. Jest to Brow Art Duo. Z jednej strony mamy bardzo cieniutki pisaczek, a z drugiej strony mamy puder wypełniający. Myślę, że dzisiaj użyję sobie tego produktu, bo dawno po niego nie sięgałam, a jest naprawdę bardzo fajny. Dorysuję kilka pojedynczych włosków, zrobię sobie ramę, później delikatnie wypełnię brwi pudrem, później przejadę sobie spiralką, żeby wszystko lekko zmiękczyć, wyczesać. Nie będę utrwalać tego makijażu żelem, dlatego że nie mam żelu z Evelyn. Kiedyś miałam, ale jak mi się skończył, no to po prostu nie kupiłam kolejnego opakowania. Nie mówię, że żel z Evelyn jest zły,
ale jak dla mnie jest troszeczkę zbyt gęsty, delikatnie się osadza, więc dużo bardziej lubię na przykład żel do brwi Znam albo żel z Hean, ale dzisiaj robimy makijaż jedną marką i tego się trzymajmy. Tak to wygląda, biorę sobie spiralkę, troszeczkę te brwi podniosę i wyczeszę nadmiar produktów. Bardzo fajny efekt, lekki, delikatny, idealny na co dzień. Coś, co lubię najbardziej. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które mocniej podkreślają brwi, mogłyby powiedzieć, że tego makijażu na brwiach w ogóle nie ma, że go nie widać. Ale właśnie o to mi chodzi. Chcę, żeby ten makijaż był ultra naturalny. No i taki jest. Także przechodzimy sobie dalej. Przechodzimy do makijażu oczu. Podstawę matami zrobię paletą Timeless Bronze Edition. Mam tutaj same brązy. Bardzo fajna kolorystyka, troszkę ciepłych tonów, troszkę neutralnych. Ostatnio mega się z tą paletą polubiłam i bardzo często po nią sięgam. Główną rolę w dzisiejszym makijażu zagra cień z serii Choco Glamour. Jest to cień błyszczący. Nałożę go w bardzo malutkie ilości, rozciągnę po powiece, żeby stworzyć efekt iskierek. Także chciałabym, żeby podstawa była mega delikatna, więc myślę, że na większą część powieki nałożę ten najjaśniejszy brąz. Cienie są bardzo dobrze napigmentowane, bardzo przyjemne w konsystencji, bez problemu się blendują, a przy tym nie wytracają pigmentu, także nie mam się naprawdę do czego przyczepić, moim zdaniem jest to świetnej jakości paletka. Na promocji można ją kupić już za jakieś 40 zł, mamy tutaj aż 12 cieni, 6 matów, 6 błysków, kolorystyka jest przepiękna, jeżeli uwielbiacie nudziaki, no to myślę, że musicie tą paletę mieć. Ja jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Co do błysków z tej palety, mamy tutaj różne formuły. Są błyski, które wyglądają lekko, które dają przepiękny glow, ale nie obciążają powieki. A są też bardziej płatkowe cienie, które niestety jak nałożymy ich więcej, to troszkę tą powiekę obciążą. Także po prostu nie można przesadzać z ilością i wtedy nie osiągniemy na powiece efektu ciężkości, a osiągniemy przepiękny efekt błysku. Cały czas nakładam jeden cień, jest to ten jasny brąz. Biorę pędzelek do blendowania, sięgam po ten sam cień i przeciągam go delikatnie w załamanie, żeby stworzyć taką bardzo, bardzo subtelną chmurkę. Sięgam po płaski pędzelek, po odcień chestnut, czyli powiedziałabym taki średni orzechowy brąz i delikatnie przyciemnię sobie kącik. Stwierdziłam, że nie będę używać najciemniejszego cienia, no bo nie chcę, żeby ten makijaż był mocny, żeby był intensywny. Tylko taki delikatniejszy, rozmyty i żeby pierwsze skrzypce zagrał błyszczący cień. Okej, kilka ruchów, delikatnie sobie ten cień wklepałam, połączyłam z tym jaśniejszym brązem i wygląda to naprawdę super. Na dolną powiekę również poszedł odcień chestnut, wszystko wyczyściłam i rozblendowałam odcieniem alabaster. Na linię wodną poszła kredka Varieté, jest to gel eyeliner pencil. W kolorze 06 Champagne. Jest to taki przepiękny szampański nudziak. No wygląda po prostu obłędnie. Także jeżeli lubicie błyszczącą linię wodną, to to jest naprawdę hicior. Przejdziemy sobie teraz do rozświetlenia powieki i do tego przepięknego cienia z serii Choco Glamour. No jest to po prostu genialny produkt. Można go nakładać na różne sposoby. Można dać go więcej i wtedy osiągniemy większy pigment, będzie więcej koloru, a możemy go rozciągnąć w ten sposób i tej bazy kolorystycznej będzie mniej, zostaną nam na powiece same iskierki. Ja właśnie taki efekt chcę dzisiaj osiągnąć, także wklepię sobie troszkę tego cienia na środku i czystym palcem zacznę ten cień rozciągać po całej powiece. No wygląda to naprawdę przepięknie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest cień typu Bobbi Brown, to nie jest zamiennik cienia Moonstone i wszyscy dobrze o tym wiemy, ale nie zmienia to faktu, że cień z Eveline jest wyjątkowy, jest przepiękny. Są osoby, którym ten cień się nie podoba, które twierdzą, że wygląda on tandetnie i tanio. Moim zdaniem tak nie jest, ja ten cień bardzo lubię. Jest to moim zdaniem cień biżuteryjny, taki uzupełniający, idealny do makijaży świątecznych, karnawałowych, sylwestrowych. Naprawdę przepięknie wygląda, no i jak mówiłam, można stopniować efekt, można nałożyć więcej i osiągnąć większy kolor, a można go rozciągnąć, tak jak ja to zrobiłam, i osiągnąć efekt iskierek. Żeby Was nie zanudzać, poza kamerą wytuszowałam rzęsy tuszem Varieté, no i przypomniałam sobie, jak ja go uwielbiam. Ostatnio zachwycałam się tuszem z Fenty, który kosztuje 100, ale powiem Wam, że ten tusz daje również genialny efekt, nawet nie wiem, czy nie lepszy niż tusz z Fenty. No a kosztuje około 20 zł.
Jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż, nałożyłam jedną cienką warstwę, żeby nie przykrywać iskierek na powiece. No i te rzęsy wyglądają genialnie. Są bardzo fajnie wydłużone, są podkreślone, nie ma efektu pogrubienia, ale nie na tym mi zależy. Gdybym dołożyła drugą warstwę, no to ten efekt pogrubienia by się pojawił. Rzęsy są przepięknie rozdzielone, każda rzęsa jest widoczna, także bardzo mi się ten efekt podoba. Kolejny raz polecam Wam ten tusz, jest naprawdę świetny. Lecimy sobie z makijażem ust, użyję dzisiaj kontrówki Varieté. Jest to Gel Lip Liner Pencil w kolorze 01 Nude. Jest to dosyć ciemny, intensywny nudziak, na moich ustach wypada bardzo ciemno, więc żeby ten makijaż troszeczkę rozjaśnić, dołożę produkt z serii Choco Glamour. Jest to dokładnie Vinyl Gloss Lip Liquid w kolorze 01 Ruby Chocolate. Ta pomadka sama w sobie jest troszeczkę dla mnie za jasna, troszkę mnie rozbiela, ale w połączeniu z ciemniejszą konturówką prezentuje się bardzo fajnie. Także nałożę tą pomadkę głównie na środek ust i delikatnie wklepię sobie ją palcem. Na koniec wklepałam w usta troszeczkę tego cienia, leżał naprzeciwko mnie, no i tak sobie pomyślałam, okej, spróbujmy. Zrobiłam to tak, wiecie, bardzo spontanicznie, ale powiem Wam, że mega mi się to podoba. Jest to taki 100% świąteczny vibe. Oczywiście te usta to nie jest efekt dla każdego, to jest coś takiego bardziej odważnego. Ale szczerze mówiąc, mega mi się to podoba, no i myślę, że mogłabym na święta taki makijaż zrobić. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o tym makijażu, jak on Wam się podoba. Dajcie również znać, czy kojarzycie markę Everline Cosmetics, czy testowaliście ich kosmetyki i czy może macie od nich jakieś swoje hity. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!